Dla mnie za przyszłość jest jasna, natomiast to oczywiście no, tutaj należy polegać na porozumieniu między klubami. Nie? Myślę, że do Ligi Mistrzów, do finału Ligi Mistrzów to nie był dobry moment na to, żeby rozmawiać o transferze. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach rozmowy będą się toczyły. Czyli ja rozumiem twoje słowa w sposób jednoznaczny. Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie w Bayernie Monachium. Wiesz, no, ja mogę odpowiadać za swoje słowa, tak, to będzie ze mną. Natomiast no, ja bym się wstrzymał takimi słowami. Wiem, że one bardzo irytują ludzi z Niemczech, kiedy ja je wypowiadam, więc wolałbym się tutaj nie upomęczył, no, na ten temat jeszcze się nie wypowiadać. Dobrze, wiesz co, ja tylko poproszę cię, bo słyszę, że jesteś w miejscu, w którym no, dość gwarno jest. Powiedz proszę, jak w takim razie interpretować słowa Joachima Wackę? Nie mam żadnej oferty dotyczącej Roberta Lewandowskiego. No, wydaje mi się, że to należy interpretować się w ten sposób, że oficjalnie nie wpłynęła jeszcze żadna oferta. Natomiast pan Wackę ma całą informację, wie, kto się Robertem interesuje, ile chce zapłacić. Prezes Fundu Aki Wackę mówi o formalnej ofercie, czyli na piśmie, tak? To jest dla niego oficjalna oferta. Inna powiedziana ustnie, czy też zasygnalizowana, to nie jest żadna oferta. Jakby, myślę, że w ten sposób trzeba rozumieć słowa Wackę. A warunki odejścia Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund są takie, że musi znaleźć się klub, który zapłaci 25 milionów euro. I rozumiem, że do 15 maja, czyli jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów, klub, który zechce go pozyskać, musiał tę wolę w jakiś sposób wyrazić. Nie, no, te warunki były ustalone, później były lekko zmieniane. No, myślę, że to jest pytanie między klubami. No, mniej więcej mówimy o wartość Roberta jest znana na rynku piłkarskim, więc można powiedzieć dokładnie nie będziemy znali kwoty transferowej, natomiast no, można mówić, że to będzie między 25 a może 35 milionów euro. A proszę powiedz, czy to, co wydarzyło się wczoraj, przegrana Borussii Dortmund, no te niewykorzystane liczne sytuacje przez graczy trenera Kloppa, wpłynęły w jakiś sposób na ten targ Roberta? Czy gdyby Borussia na przykład Ligę Mistrzów wygrała, to okazałoby się, że Robert zostaje w Dortmundzie? No nie wiem, nie lubię spekulować, mówić o hipotetycznych sytuacjach. Robert podjął decyzję dużo wcześniej niż wynik finału Ligi Mistrzów i to, gdzie w tej chwili jest i gdzie jest drużyna, to jakby nie miała na to wpływu. Nasza pozycja w negocjacjach ani się nie pogorszyła, ani się nie polepszyła po wczorajszym dniu.